Najpierw podłoga. Musi być wytrzymała i lekka, bo nie można przekroczyć limitu ciężaru. Wykonuje się ją z kompozytu z włóknem szklanym. Przykleja się ją specjalnym, bardzo mocnym klejem. Podłoga musi być doskonale płaska, bo na niej spoczywa cała reszta. Nie zaszkodzi przymocować w kilku miejscach w tradycyjny sposób. Przed wymianą foteli kierowcy i pasażera trzeba zdjąć kabinę. W tym miejscu objawia się genialność kamperów. By zaoszczędzić miejsce, fotele można obrócić do tyłu, żeby pełniły funkcję siedzisk w jadalni. Obracają się one o 360 stopni, a instaluje się je w mgnieniu oka. Każdy skrawek miejsca jest w pełni wykorzystany jako przestrzeń mieszkalna. Kolejny etap wygląda inaczej w Niemczech i w Anglii. U Hymera wnętrza montuje się przed ścianami. Wszystkie elementy są równiutko ustawione i czekają na swoją kolej. Precyzja jest niezbędna. Wszystko musi być dokładnie na swoim miejscu. Instaluje się łóżka, siedzenia, no i łazienkę. A potem kuchnię. Żuraw bardzo się przydaje. Aby nie marnować czasu, maszyna podaje kolejne elementy idealnie na czas. Elementy unieruchamia się specjalnymi kołkami, żeby nie przesuwały się względem siebie. Nadeszła kolej na elektrykę. Nowoczesne kampery mają tego mnóstwo i wszystko musi być prawidłowo podłączone. Inaczej pojawi się ryzyko awarii lub pożaru. Oczywiście tych kabli nie będzie widać. Zakryją je meble i ściany.